dzisiejszym odcinku powiem wam, które rzeczy opłaca się kupić za Robuxy. I standardowo rozdam wam za darmo huge happy rocka, ale tu byście oglądać ten odcinek do samego końca. A już mogę chyba zaczynać. Film ten podzielę na takie segmenty, żebyście wiedzieli, gdzie są game passy, gdzie są inne rzeczy, dlatego oglądajcie śmiało. Nawet jak nie macie zamiaru wydawać Robuxów, to może kiedyś natrafi się taka okazja i już będziecie mieli taką wiedzę. Albo po prostu z ciekawości. Ten film możecie obejrzeć dzisiaj, jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok, a on i tak będzie aktualny. Możemy sobie zacząć ten filmik od kupowania diamentów. Mamy 4 paki diamentów. I szybkie pytanie, który opłaca się najbardziej kupić? No pewnie wartościowo, no to ten 500 tysięcy za 4500 robuxów. Otóż nie, żadnego z tych pakietów nie kupujcie, ponieważ diamentów się turbo nie opłaca kupować. No wiadomo, macie 1% szans na huge diamond cata, który ma około 50 milionów value. Ale serio, nie warto. To jest tylko 1%, więc diamentów nie kupujecie. Następne niech będą jajka. Jajka ekskluzywne. Jeżeli chodzi o jajka, to tak, opłaca się je kupować. Ale tylko w momencie, jak macie wszystkie game passy. Więc jeżeli nie macie game passów, to ich nie kupujcie. To chyba, że potrzebujecie bardzo szybko gemów, no to zamiast kupować sobie diamentów w tych pakach, lepiej sobie kupić właśnie te jajka. Ponieważ jedno takie jajko sprzedacie powiedzmy za 300 tysięcy gemów, czyli 400 robuxów płacicie za 300 tysięcy gemów, a tu płacicie za 500 000 4500. Więc chyba matematyka jest prosta, nie? A w ogóle jak kupicie po 320 robuxów te 10 jajek, to jest to naprawdę mega, ale to mega OP opłacalne. Więc tak, jajka się opłaca, jeżeli macie wszystkie game passy i chcecie wydać robuxy, albo brakuje wam gemów. Jeżeli chodzi o te wszystkie przedmioty, wszystkie itemy, które tutaj mamy, puf slota się nie opłaca kupować, bo to jest 75 robuxów, a możemy to kupić za 50 tysięcy gemów. Spinny wheelów również się nie opłaca kupować, ze względu na to, że bardzo łatwo je pozyskać. Ja mam aktualnie 30 i są one mega tanie, a paradoksalnie z tego koła fortuny nawet nie ma jakiś super nagród. Clan voucher tylko i wyłącznie kupcie, jeżeli wiecie, że zrobicie jakiś klan i do tego klanu będą dołączali wasi znajomi, kumple, jakieś losowe osoby, bo najtrudniejsze w klanie jest go po prostu rozwinąć. Więc jeżeli wiecie, że nie macie 49 takich osób, nie zakładajcie klanu, nie kupujcie tego. Ktoś już pewnie założył klan i wy do niego możecie dołączyć. Jeżeli chodzi o deski, ja bym ich nie kupował. Je się kupuje tylko i wyłącznie po to, żeby je sprzedać na bufie, no bo chyba każdy ma jakąś deskę, nawet jest taka basic, więc ja bym ich nie kupował ze względu na to, że wiecie, płacicie 200 robuxów za 100 tysięcy value jakoś. To już lepiej kupić jajko. No ta to już jest w ogóle. Zastanawiam się nad nią, ale to wydawać 1200 robuxów na to, to możecie sobie 3 jajka kupić i 3 jajka wam sejdą dużo szybciej niż taka jedna deska. To warto zaznaczyć. Jeżeli chodzi o enchanty, no to na pewno nie kupujcie pierwszych 2 enchantów, bo to się mija z celem. I trzeci w sumie też. Najbardziej opłacalny z tej całej trójki do sprzedaży będzie Lucky Block. Więc jeżeli musicie coś kupić, no to Lucky Block, ale ja bym enchantów nie kupował. Dla mnie są nieopłacalne. Trochę słabo, nie? Że tyle rzeczy jest nieopłacalnych. Więc z tych wszystkich itemów, które tutaj mamy, nie licząc oczywiście game passów, do nich przejdę za chwilę, wybrałbym kupowanie jajek i to najlepiej po 10. W grze mamy również 2 starter paki oraz The Ultimate Bundle. I według mnie tak opłaca się je kupować, ale lepiej najpierw zainwestować w game passy. No, chyba że po raz kolejny potrzebujecie gemów. I te paki są bardzo, ale to bardzo dobre. Więc w tym momencie chyba możemy przejść do game passu. A game passy będę robił na takiej trailiście. No to co, zaczynamy. Lecimy od prawej stronie, pierwszy jest VIP. VIP jest bardzo opłacalny ze względu na krainę dla VIP-u. Kosztują tylko 400 robuxów, wrzucam go oczywiście do S-tieru. Do S-tieru również mogę wrzucić Magic X-a, który kosztuje 1200 robuxów, ponieważ pamiętajcie, że każdy z nas może otwierać bardzo, ale to bardzo dużo jajek. Ja na przykład 68 i zobaczcie, i mam szansę na wydropienie peta Rainbow i peta Golden. Pet Rainbow to 100 normali, a pet Golden to 10. Więc te dwa game passy są dla mnie naprawdę najbardziej opłacalnymi w grze i je warto kupować. Do A-tieru, czyli do tego niższego, możemy zaliczyć plus 15 egg open oraz oczywiście plus 15 pet equip. Jeżeli zastanawiacie się, który między nimi wybrać, to ja bym wybrał plus 15 pet equip oraz tutaj bym wrzucił autofarma, czyli bardzo tani game pass, ale bardzo, ale to bardzo dobry. I nawet tego autofarma zastanawiałbym się, czy nie wrzucić do S-tieru, ale uznałem, że nie. Bo jak farmię, to i tak farmię często na tej samej krainie, tylko czasami zostawiam te pety same. Podczas openingu, no to nie mam magneta, więc to mi się nie farmi, więc na razie wrzucę do A-tieru. Więc te game passy również są bardzo dobre. Paradoksalnie do B-tieru wrzucę Lucky oraz Ultra Lucky. Teraz się zapytacie, Pedro, dlaczego tak zrobiłeś? Otóż Game Pass Lucky daje nam szczęście razy 200%, czyli razy 2, a tutaj Ultra Lucky razy 5 szczęście. Tylko że pojawia się tutaj jeden mały problem. Mianowicie jak sobie przejdziemy na tą pierwszą krainę, tutaj weźmiemy nasze najlepsze jajko, to zobaczcie, że tutaj mamy i tak szansę 85 do 15 i 0,36. I pamiętajcie, że możemy sobie odpalać jakieś płotki, możemy sobie doładowywać enchanty na Lucky, więc tego
tego laka i tak w gierce jest bardzo dużo. Więc są to game passy okej, jak najbardziej. Ale wiecie, z tymi game passami i tak większość petów będzie wam wylatywała Prime z Dunki. A jeżeli będziecie chcieli sprzedawać te pety, to one stoją na mniej więcej podobnej wartości. Dlatego tylko i wyłącznie jest to B-tier, ale są to game passy dobre. Czyli mamy game passy wspaniałe, bardzo dobre i dobre. Do C-tieru wrzucę Autotapera oraz wrzucę Mordacle Slots. Autotaper jest spoko, jeżeli stoimy na jednej krainie, odpalimy go sobie i na przykład nasze jedne pety chcemy, żeby nawalały tylko i wyłącznie jedną rzecz, to wtedy Autotaper jest spoko. Ale równie dobrze możecie odpalić autoklikera. Chyba, że jest nielegalny. Poza tym ja i tak rozrzucam zwierzaki, no chyba, że w tym momencie widzę mini chesta, a na niego mam akurat questa, no to po prostu jego będę tutaj robił. Więc w takich sytuacjach, okej, Autotaper jest spoko, no ale tylko w takich sytuacjach. Jeżeli chodzi o sloty do Daker, no to kiedyś bym to wrzucił dużo wyżej. A teraz zobaczcie, odbiorę sobie te nagrody i 4000 gemów, no to bez tych slotów byście dostali 2. Więc nie daje to teraz aż tak mega dużo value, jak dawało na pierwszej aktualizacji, dlatego według mnie aktualnie te sloty Daker są po prostu słabe. Wybaczcie, ale tak jest. Więc w C-tierze mamy game passy średnie, no i do D-tieru, czyli do najsłabszego tieru, dorzucamy sobie Huge Huntera. Jest to najgorszy game pass w grze. Po pierwsze, zapłaciłem za niego najwięcej, bo ponad 3000 robuxów, a po drugie nic mi nie dał. I zaufajcie mi, tych jajek już otworzyłem bardzo, ale to bardzo dużo. Oczywiście na wszystkich lakach, wszystkich innych game passach, wszystkich płotkach, najlepszych enchantach. Nawet achievementy mam wszystkie za otwieranie jajek. Podejrzewam, że ponad bańkę już ich otworzyłem i co, myślicie, że dostałem chociaż jednego huge'a? Nie. Fakt faktem, zwiększa to szanse razy 25, no ale w takim razie te szanse są i tak zerowe. Jeżeli ja na milion jajek, powiedzmy, ze wszystkimi innymi game passami na laka nie jestem w stanie wydropić żadnego huge'a. Dosłownie żadnego. To osoba, która ma mniej pet equipped, ma słabsze game passy, no to ona przez całą gierkę nie wydropi, bo może mi się kiedyś jednego uda dropnąć. No ale to nie tylko mi, ze względu na to, że takiego huge crocodile'a dropnęło tylko 231 osób na świecie przez tak długi czas, więc to troszeczkę XD ten game pass. Na ekranie aktualnie wyświetlają wam się przykładowe ilości robuxów i co za tą daną ilość robuxów możecie sobie kupić, jakie game passy, tutaj wam to zostawiam, bo to będzie naprawdę OP. I po prostu do tego odcinka będę odsyłał każdą osobę, która na live czy na innym odcinku będzie się mnie pytała: Pedro, co mam kupić za tyle i tyle robuxów? Pedro, co się opłaca, a czego się nie opłaca kupować za robuxy? A żeby za darmo wygrać Huge Happy Rocka, zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem w tym kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu napisz słowo robuxy oraz swój nick z Robloxa. Za 3 dni ktoś z was dostanie tego huge'a. I chyba na sam koniec odcinka możemy sobie zadać jedno bardzo ważne pytanie: czy opłaca się wydawać robuxy na Pet Simulator X? I tu jest ciężko powiedzieć, ze względu na to, że jeżeli jesteście zamożni albo macie bardzo dużo robuxów skądś, z jakiejś gry, no to tak, jak najbardziej, dużo przyjemniej się gra z wydawaniem robuxów. Ale jeżeli macie iść do sklepu i powiedzmy wydać te 1000 zł na robuxy, żeby potem sobie tutaj pograć, no to ja bym się już tutaj zastanowił. Więc bawcie się tą grą i przede wszystkim wydawajcie robuxy z głowy, bo jeżeli ktoś mi kiedyś powie, że kupił gemy za robuxy, no to XD. A, teraz mi się przypomniało, był jeszcze taki płotkowy pak, że po prostu kupowaliśmy płotki i aktualnie się tego nie opłaca kupować, ale na samym starcie gry było to bardzo OP. Więc pamiętajcie o tej kolejności. Najpierw kupujecie game passy, bo one wam zostają do końca gry, a potem kupujecie jajka czy innego rodzaju rzeczy, które sobie wybierzecie za stosowne. Bo to są gemy, które mogą w jednym update'cie bardzo szybko być do zarobienia i wtedy będą nic nie warte. Więc pamiętajcie, game passy, a potem cała reszta. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, siemano, pa pa.